Bytom pomaga w zamianie mieszkań. Mieszkańcy, którzy chcieliby zamienić swoje lokum, na ogół zamieszczali informacje w internecie. Teraz miasto uruchomiło specjalną bazę. Jest tam już ponad 100 ogłoszeń. To nowa usługa, która ma usprawnić proces zamiany. Paweł Jędrusik. Na pierwszy rzut oka internetowa baza wygląda jak serwis z ogłoszeniami. Podany jest metraż, lokalizacja czy sposób ogrzewania. Poniżej w ogłoszeniu można znaleźć informację, jaka zamiana interesuje osobę, która dodała ogłoszenie. Mieszkańcom taki pomysł się podoba. Dobry. Dlaczego? No to zawsze można zobaczyć. Można ktoś większy na mniejsze pasuje, czy odwrotnie. Może to być. No oczywiście, że tak. Pewno. Ludzie, co nie mają pieniążków tego, to chętnie się zaminą na mniejsze czy tam na większe. Nie? A chętnych nie brakuje, bo mimo że serwis został uruchomiony pod koniec ubiegłego tygodnia, to jest już w nim ponad 100 ogłoszeń. Do tej pory osoby, które chciały inne mieszkanie, zgłaszały się bezpośrednio do bytomskich mieszkań lub urzędu miejskiego. Taka sytuacja ma miejsce kilkadziesiąt razy w ciągu roku. To są mieszkańcy, którzy chcieliby zmienić mieszkanie większe na mniejsze bądź mniejsze na większe. Mniejsze na większe wtedy, kiedy rodzina się powiększa, a większe na mniejsze wtedy, kiedy na przykład jest to osoba samotna i nie jest w stanie utrzymać 100-metrowego mieszkania. Zdarzy się też to, że mieszkańcy chcieliby zmienić lokalizację dzielnicy, w której znajduje się ten lokal, na przykład ze Śródmieścia na Rozbark albo inną dzielnicę. Teraz zamiany prowadzone są pomiędzy osobami, które mają lokale w zasobie gminnym, ale także pomiędzy tymi, którzy mają lokale innych dysponentów, na przykład SRK. Zdarzają się również zamiany pomiędzy miastami, na przykład Rudą Śląską czy Chorzowem. Jeśli dobierze się dwóch kontrahentów, którzy chcą nawzajem zamienić się swoimi mieszkaniami, wówczas składają w bytomskich mieszkaniach wniosek o wzajemną zamianę. My sprawdzamy, weryfikujemy pod kątem spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa miejscowego i przy pozytywnej decyzji, zgodzie na zamianę, sporządzamy po prostu umowę najmu na zamianę tych lokali. I choć to bank, to w tym przypadku nie można powiedzieć, że zamianę ma się jak w banku, bo dodanie samego ogłoszenia to nie wszystko. Trzeba poczekać, aż zgłosi się chętna osoba.